Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragons, odcinek 6 z najnowszego expansion packa. Klikamy naszego małego kryfinka, bardzo ładna nazwa, i moi drodzy, musimy wejść do labiryntu i razem z małym kryfinkiem eksplorować te fantastyczne ruiny. Także wchodzimy. W poprzednim odcinku trochę pobłądziłem sobie po nich, bo niestety nie wiedziałem, że to nie o to chodzi. Że nie będziemy wchodzić do tego posągu od tyłu, tylko po prostu wystarczyło wleźć w paszczę od razu. I co, wchodzimy? Wchodzimy. Dobra. Dobra. Już wiem, że tutaj trzeba iść tak, trzeba poczekać ładnie. Jeden skok, drugi skok, trzeci skok i czwarty skok. A Krajfin sobie przeleci, no ma dobrze, bo może sobie polatać. Dobra, tutaj teraz przeskakujemy. Leci za nami. Leci. Ten mały gigantos. Teraz musimy przesunąć statuę. Już również o tym wiem, że... O, dobra. Dobra. Idzie tutaj? Nie. Tutaj, bo mamy na wysokości. Zresztą Krefin tutaj leci, więc innej możliwości nie ma. Tutaj mamy przepiękne ruptodonki. Co z niej mamy? Znowu. Coś się ładuje. Czyli coś na pewno. Może na grzbiecie Kryfina przelecimy przez tą wodę. Coś tam się w głębi odzywa. Aha, nie, Kryfinek będzie nam tam, przysiadnie nam na przycisku. Nie, no grzeczny smoczek, super smoczek, moi drodzy, z niego jest. Tylko żeby przedwcześnie nam nie podskoczył. Dobra. Przeszliśmy, idziemy dalej. Musimy odnaleźć teraz jakieś drzwi, widzę. No i bo nie widzę. Musimy chyba skakać tutaj za tym. Dobra. Krefin, chodź. Tutaj, tam była zagadka. O! O! Może pozbieramy te zębatki, bo się przydadzą zapewne. Dobra, idziemy za naszym Kryfinkiem. Dalej. Nie wiem, czy zębatki się przydadzą, no ale warto sobie je zebrać. No i tutaj mamy zagadkę, moi drodzy. To miejsce wygląda na opuszczone. Jednak potrzebujemy, nie wiem, odwagi chyba na to wygląda, żeby otworzyć drzwi. Musimy odnaleźć... Co musimy odnaleźć? Nic tutaj nie ma. Drzwi się same otwarły. To śmigamy do góry zapewne, o to chodzi. No nie wiem w sumie o co innego mogłoby tutaj chodzić. Krajfin, chodź. Chodź tutaj szybciutko do mnie. Dobrze, nic się nie rusza. Więc nie jest coś źle. Nie wiem, gdzie mam iść, ale idę. Przed siebie. Tam mamy nasze kółko. A, dobra, i się otwarło. Fajnie. Jakie to skomplikowane wszystko w sodzie się zrobiło. Nie, no. Mamy ko... Nie, 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 spadaj na dół, ty dziadygo jedna.
Znaczy, ten, kto tobą operuje, to nie najlepiej to zrobił. Wow, ile tutaj ścieżek, no i gdzie ja mam iść niby? Weźmiemy również tą piękną zębatkę. Nie wiem na co, ale gry mnie nauczyły, że jeśli masz możliwość zabrać coś, to po prostu weź. No nie, no i spadłem. Super ekstra. Super ekstra bombastycznie. Nie wiem, czy tam mam akurat iść, ale idę tutaj. Nie mamy nic do stracenia. Wow. Które tutaj mamy użyć? Nie mam żadnego pojęcia, którą muszę użyć. A, chodź tutaj. Nie wiem w ogóle, czy dobrze idę, no ale... Dobra, ja miałem sprowadzić statuły tutaj, a widzicie, moi drodzy. Wszystko się teraz wyjaśniło. Na to jest ta winda, żeby te statuły tutaj posprowadzać na dół. Bo jak mi brakło statuł, to teraz już wiem, co jest grane. Tylko jak to teraz uruchomić? Orientuje się ktoś? To co ja tutaj schodziłem w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia. Aha, i znowu idę do tego samego miejsca, nie? Może coś się otworzy? Nie liczyłbym na to. Dobra, teraz się muszę udać do góry jakoś, no niestety. Tylko dlaczego ta winda nie chce działać? Tak nie bardzo są tutaj szanse, żeby się wydostać do góry. Tak wam powiem szczerze. Takie ładne wzorki na deskach. Om nom nom. Tam coś mamy, no ale to tak... Kurczę, blade, biednie wszystko wygląda. Ani smoka nie możemy użyć. Coś mi się wydaje, że... Że tutaj chyba się skończy nasza zabawa. Nie za bardzo wiem, gdzie teraz mogę się ruszyć. A, i tutaj można sobie przestanąć, tak. No nic, moi drodzy, chyba musimy zrobić takiego fajnego myka. Chyba inaczej się nie da. Muszę od nowa to spróbować. Się znowu będzie długo ładowało. Oj, jak ja tego nie lubię. No tak, mam dwie statuły, ale potrzebuję jeszcze dwie statuły. Jakoś muszę je dotargać tam. Na tamto miejsce. No i drodzy, wracamy po krótkiej przerwie. I nie wiem, z jakiej okazji znalazł się tutaj Vartihok, ale musimy zafajkować to. Gdzie my się znajdujemy?
Czy gdzieś są tutaj te statuły? Tam jest zębatka na dole. W sumie ja pozbierałem te zębatki, ale nie wiem. A, dobra, tutaj skoczymy. Tutaj. Dobra, to się otwarło. W sensie, że które to się otwarło? To się otwarło. O, i tutaj mamy nasz przyjaciel, Krajfinek jest tutaj. Coś tam nacisknął, widzę. Nacisknął, co za słowo w ogóle. No naciśnij, przyjacielu, coś tutaj. Pięknie. Normalnie pięknie, moi drodzy. No to idziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Więc musimy przejść tutaj. Tutaj, dobra. To całkiem inaczej to trzeba było robić. Wygląda na to. Niż to ja tutaj postanowiłem sobie, no ale dobra. A, winda coraz niżej idzie. A ten nasz cwaniaczek już tam sobie zaleciał. Ładnie, szybki jest. A, trochę daleki skok. No idziemy. Mamy tutaj jakieś puzzle, musimy to rozwiązać. Aha, dobra, no i tak. Wszystko się staje jasne. Ja też muszę przycisnąć jeden z tych. Krajfin przyciśnie jeden. No i wszystko będzie cacy. Także, moi drodzy, na tym to polegało. Na tym to polegało. Cały biznes. Tam coś ryczy, czy nie? Jesteśmy bardzo nisko. Musimy kontynuować naszą przebieżkę po labiryncie. Dobra. Nic nie znikło. Mamy schodki. W końcu nie musimy za bardzo skakać. Musimy teraz odnaleźć wyjście. What? Co to? Jakieś fantastyczne to rzeczy. Co mamy? Nasz krefin będzie kontynuował przodem, jednak pod wodą. Musimy teraz odnaleźć pompę z powietrzem, jest tutaj, dobra. Teraz musimy jakiś generator powietrza odnaleźć, dobra, mamy. I musimy to teraz założyć na głowę hełm. Dobra, świetnie, mamy wszystko. Mamy jeden hełm do nurkowania, nawet dwa dostałem. I teraz jest moment prawdy. Klikamy, zakładamy i śmigamy gdzieś. Moi drodzy, znajdujemy się pod lokalizacją. Haha, Krajfin będzie skakał, a my będziemy śmigać tu pod wodą. Nie, no to fantastyczne. Cudowne jest po prostu te przejścia wideo. Muszę powiedzieć. Aparat do oddychania działa. To jest bardzo piękna kamera, bardzo piękny ten, no, teren, jednak szukamy czegoś. Szukamy wyjścia. Tutaj. A nie, musimy iść tutaj. Wow, ale to super wygląda. Tak, musimy iść naokoło.
Postarali się, moi drodzy, oj, postarali się. Może po prostu zajrzymy w każdy kącik. Tu mamy jakieś piękne statuły. Tu mamy bąbelki z gazem. I mamy kolejne wrota zamknięte. Pięknie. Musimy odnaleźć klucz. Hełm do nurkowania, moi drodzy, pompy wody to po prostu niesamowite rzeczy w czasach wikingów, widzę, tworzyli. Widzę, że Linka też przechodzi te, przechodzi, jak to się nazywa? Przechodzi przez skały. Dobra, idziemy dalej, powolutku. Dobrze, idziemy, idziemy i teraz pewnie będziemy musieli wrzucić tutaj do tego. Na wagę. Tak mi się przydaje. O właśnie. I teraz musimy odnaleźć. Odnaleźć wyjście. I co jest? A, dobra, musiałem kliknąć. I co to za miejsce? Musimy teraz eksplorować tą jaskinię. No i Krajfin się znalazł nawet. Popatrzcie. Witaj, przyjacielu. Tutaj jest jakiś gigantyczny kwiat. Co to jest? To się zaczyna robić coraz bardziej dziwne. On pewnie będzie jadł. Smoki. Moi drodzy. No cóż. Zrobiliśmy. Także kolejna misja, myślę. Krajfin, powiedz coś. Musimy podejść bliżej tego fantastycznego kwiatu. Powinniśmy podejść bliżej i obejrzeć go sobie. Ale on mi się tak nie bardzo podoba. Co za unikalny kwiat. Jak myślisz, dlaczego ten Krajfin chciał tutaj przyjść? Nie wiem, dlaczego chciał tutaj przyjść, ale bardzo ładnie tutaj jest. Mam tutaj piękne arrasy. A co on tutaj? Karmi go? Czy go złości? Aha, to, moi drodzy. Ten smoczek Krajfin potrzebuje owoce tego kwiatu, żeby urosnąć na gigantycznego lewiatana, takiego jak Beowulf Beast. Także, moi drodzy, wszystko się wyjaśniło. Dobra, mamy ten piękny owoc i musimy go podać Krajfinkowi. Czyli w taki sposób to rozwiązali. Zobaczymy, czy urośnie nasz mały, słodki smoczek ze skorupką żółwia i skrzydełkami. Czyli wszystko się wyjaśniło. Już wiemy, dlaczego Krajfin tak ciągnął tutaj. Uwaga! Jaka szczęść! To jest prawdziwa radość, moi drodzy. Co za zapach, nieprawdaż? Jak mały, piękny piesek, jaki szczęśliwy, no nie. I teraz by się jeszcze pobawił. Nie, no piękne. Postarali się, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, bo ten nasz kwiatek zaczął troszeczkę brzydko pachnąć, coraz gorzej, musimy uciekać. Uciekać stąd, najwyższa pora. Musimy teraz odnaleźć, moi drodzy, inne wyjście. Ponieważ Krajfina nie zmusimy. A tam! Krajfina nie zmusimy, żeby pomógł nam z powrotem. Pięknie tutaj jest, moi drodzy, pięknie. Muzykę też dobrali ładną. Nie, no nie chciałem spaść tutaj z tego. Piękna lokalizacja, moi drodzy, żeby tylko dopracowali resztę, to naprawdę ładnie by było tutaj. Mamy jakieś inne wyjście, więc wychodźmy. Co, chce się bawić jeszcze?
O, ten nasz piękny, malutki. A ja się odwróciłem boczkiem, troszkę kiepsko. Dobrze, moi drodzy. No cóż, mogę więcej powiedzieć. Jeszcze jedna misja. I musimy, moi drodzy, podążać tunelami do wyjścia. On tutaj zostanie, a my sobie pójdziemy dalej. Jak się muzyka zmienia teraz na taką dramatyczną. Chyba nie musimy... Czy tutaj w dół? Chyba musimy tutaj w dół, na to wygląda. O, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, moi drodzy. Tak właśnie myślałem, dlaczego mi się to nie podoba. A, nie w tą stronę! Co jest grane? Co ja zrobiłem? Tutaj zejdziemy do boku. Uff, minęło nas. Na szczęście. Aha, no i zaczyna się. Super. Musimy kliknąć naszego nowego przyjaciela. I musimy podążać za nim. Jaki skubaniec. Co oni zwariowali? Oni czekają na moje życie w tej grze. Co oni tutaj zrobili, moi drodzy? Ła! Skaczemy, skaczemy. Uf. Dobra, udało się. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Tutaj są emocje większe. Jestuś! Dobra, śmigamy za nim. Aż mi się, aż się wystraszyłem, moi drodzy, bo to naprawdę było emocjonujące. Ciekawe, gdzie ten smoczek się pojawił. A, patrzcie, on sobie tutaj śmiga bokiem. Mamy gejzery. Chyba musimy bokiem. A ciekawe, ja bym wszedł w niego, no właśnie. No ale nic, moi drodzy, to tylko gra, więc trzeba wszystko wytestować. Posprawdzać, jak to wygląda. A to teraz taki wielki kamień na zbach, niczym młody, po fakcie. I kończymy na dzisiaj zabawę. Aha, teraz jesteśmy... Gejzer jest pod tym talerzem. No nie, no super. Flamme, flamme, wiper. Ty zmieniasz kolory. W zależności jak ci się tutaj... widzimisię. O, i gdzie się znajdujemy? Co za przygoda? Musimy wszystko opowiedzieć w Feldze. I gdzie się znajdujemy? W innej części wyspy? A i lecimy z naszym flamę Whipperem. Dobrze, lećmy, lećmy. Na basusie. Tyś jest piękny, dostojny smok basus, więc śmigaj. I teraz gdzie? Dobrze, myślę, że moglibyśmy już zakończyć ten odcinek. Misji porobiliśmy kilka. Muszę powiedzieć, bardzo fantastyczny labirynt. Piękny. A tutaj jesteśmy. Dobrze, moi drodzy. Idziemy i kończymy historyjkę. Kończymy dzisiejszy odcinek. Klikamy. Ona nie może wiedzieć, co było w sercu tej niemożliwej wyspy. Nazywam to niemożliwą wyspą, naprawdę. Naprawdę. Musi tam iść i zobaczyć ten przepiękny kwiat. No jak widać, wróciło. Co mamy w walkach? Chcę zapytać się nam, porozmawiać z nami, kiedy już wrócimy z tej wyspy. Także musimy jeszcze udać się na Berg. Dobrze, udajmy się jeszcze na Berg i już naprawdę kończymy. No nie, no jest ekran ładowania. Dobra, moi drodzy, to ja myślę, że to już pominiemy, bo będzie jakaś tylko
końcowa rozmowa, także serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć, na razie.